Twoje miejsce docelowe jest właśnie tutaj. Typowy kierowca autobusu. Jesteś na miejscu. Zapraszam do oglądania. Jarosław Juszkiewicz. Dzień dobry z Amsterdamu. Dziś dostałem mandat. A jeździłem 15 minut. Więc przychodzę rano do autobusu, no i widzę na szybie, na wycieraczce, zawiniątko takie małe. No i teraz wam powiem jeszcze taki tytułem wstępu. Jem sobie śniadanko. No i jak sobie jem śniadanko, to widzę w recepcji w hotelu takich panów z napisem po nederlandzku na ciuchach. Wyglądali jak policjanci, ale nie mieli napisane politie, tylko coś tam zupełnie innego. Się pilotka zaśmiała, oto po nas. A mówię, ha, 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 hi, hi, hi. No i jem sobie to śniadanko dalej w najlepsze. Całkiem dobre. To siki, szyneczka. Niestety margaryna zamiast masła. No wiecie. Te sprawy. I kolega, który wyjeżdżał akurat z hotelu, wysłał mi zdjęcie. No wygląda to, jakby coś tam się kręcili ci panowie koło mojego autobusu. Dziwne. Jak zobaczyłem to zdjęcie, mówię, dobra, sorry, muszę iść, zaraz wracam. No i pobiegłem. Patrzę, panów już nie ma. Na autobusie obok, zawiniątko. Przychodzę do swojego autobusu, też zawiniątko. Mówię, what the fuck? Zapłaciłem za parking. Tu się płaci aplikacją. Więc o co chodzi? Dlaczego coś mi za szybę włożyli? Zasadniczo to włożyli mi coś takiego. O, to było tak założone na wycieraczkę. Tak to wygląda. Nie wiem, czy tu jest napisane euro 110, co tu jest 24 juli, czy to jest godzina. Nie wiem, bo kolega, o, tu też padał mocno, bo mokro. Kolega, który stał obok, też dostał taki kwitek. Kolega co prawda zaparkował na parkingu z tabliczką z narysowanym samochodem pod spodem. U mnie tego nie było. Twierdzi, że zapłacił. Ja na pewno zapłaciłem. Nawet sprawdziłem. Płaciło się w momencie, bo jest aplikacja i automatycznie ściąga po prostu, jak się tam parkuje. I aplikacja aktywna. Wszystko działa. Wszystko super. Więc what the fuck. Wziąłem ten bilecik. Wróciłem do hotelu i mówię do kolegi, słuchaj, mandacik dostałeś, ale w sumie nie wiadomo co i za co. Poszedłem do recepcji, zapytałem, ci panowie co tam byli? O co tam chodziło? Co oni pytali? A nie, to chodziło właśnie coś, że o autobusy? Ja mówię, no tak, to właśnie dostałem mandat w autobusie, taki o, jeśli mandat, ciężko powiedzieć, że mandat, no. Informacja, tu jest napisane po ich niemu, że będzie przesłane bezpośrednio do właściciela pojazdu właściwe zawiadomienie. O Boże. No i się okazało, że to chodzi rzekomo o to, że pojazd powyżej 7,5 tony zaparkowany w poprzek na miejscach parkingowych. A jest w tym trochę racji, jest w tym trochę sensu, aczkolwiek warto nadmienić, że z tego hotelu w Kontiki korzystamy z hostelu. Z zdecydowanej większości wycieczek, co oznacza, że tutaj, tak jak teraz mamy sezon letni, dziennie, tutaj przewija się dziennie koło 6 autokarów, 7, czasami 4, czasami 8. I to jest zawsze ten sam hostel, zawsze w tym samym miejscu się parkuje. To jest oficjalne miejsce, gdzie mamy powiedziane, tu parkujemy. Więc ciekawy jestem sytuacji rozwoju. No cóż, zobaczymy. Zobaczymy, co to będzie. W każdym razie jedziemy teraz na wycieczkę. Pamiętacie, ostatnio jak byłem w Amsterdamie, to miałem taką ciekawą przygodę, właściwie zadanie. Pod tytułem musiałem pojechać mercem do serwisu merca. Dzisiaj troszkę inaczej. Dzisiaj mamy nawet ciekawsze zadanie, ponieważ mamy VDL-kę.
No i w tej VDL-ce jest problem z tymi pierwszymi drzwiami, o którym parokrotnie gdzieś tam wspominałem. A plus świeci się ten czek i wypalanie DPF-a czasami. Plus tam jakiś tam zaworek, klapka w toalecie, coś tam. Parę pierdoletów jest, w związku z czym jadę. 100 km stąd, 110, 120. Do Stellendam, czyli do głównej bazy Contiki, a właściwie głównej bazy Atlas Raisen, czyli jakby spółki, jednej ze spółek, spółka siostra Contiki, jakby nie ma swoich autobusów, autobusy należą do innej spółki. Ta spółka też zaopatruje takie firmy jak Cost Saver, Trafalgar i tak dalej w autobusy, więc stąd czasami różne autobusy mamy, czasami właśnie jadę autobusem, tak jak ostatnio, Cost Saver, nie Contiki. Więc jedziemy tam na główną bazę, do głównej bazy i na mały przegląd. No i mam planowo tam być 11.07, postaram się być tam 11.05, a jakże, i z powrotem na 16.00 muszę być z powrotem w Amsterdamie, co oznacza, że gdzieś tam 13.30, 14.00, nie, zaraz, 16.00, 14.30, no 15.00 powiedzmy muszę wyjechać, bo na 16.15, czyli 14.00 zaczynamy się zbierać. Parę godzin panowie mają, ja mam nadzieję moje 3 godziny od razu sobie zrobię. Co ciekawe, za mną jedzie też kolega, który dostał też mandat w tym samym miejscu dzisiaj. Nie widzę go, on gdzieś tam jest z tyłu za mną jakieś 3 minuty. Jest to Piotrek! To jest, proszę, spotkanie. Więc z Piotrkiem jedziemy do Amsterdamu, on co prawda jest Mercedesem, ale w tym Mercedesie coś tam też mają zobaczyć, sprawdzić. Ma tam jakiś problem z też jedną z klap w toalecie. A przy okazji sobie tam i zatankuję. I toaletę spuszczę, bo już jest pełna. Taki mamy plan na dzisiaj. To jest też zasadniczo ostatni dzień wycieczki, taki pełen. Jutro jedziemy do Londynu, ale do Londynu jedzie tylko tam 30 osób. Z połowa. Troszkę więcej jak połowa. Więc po południu dzisiaj odbieramy grupę z centrum Londynu, wracamy do naszego zakwaterowania. To było brzydkie, złotówa. Powiedział złotówa do złotówy. I co mówiłem? Tak, i tam chwilka przerwy i potem jedziemy wszyscy na kolację. Postaram się dołączyć na tą kolację, muszę tylko jechać zaparkować. Jak zaparkuję, to wracam, idę jeść kolację, zjem z nimi kolację, to jest ostatnia kolacja. Wszyscy na kolacji będą. Może jakiś tam napiweczek wpadnie czy coś. Miło by było. I jutro Londyn. No i znowu nie poszalejemy. 2 dni przerwy, 45 godzin wypauzowane. I następną wycieczkę zaczynamy. Następną wycieczkę zaczynamy wozem 2318. To jest też Mercedes. Purpurowy. A ładnie się z daleka rzuca w oczy, więc w sumie ok. No i w końcu coś ciekawego. Wycieczka dłuższa niż ta, jeszcze dłuższa. Zamiast 21-25 dni. Ale będziemy w ciekawych miejscach. Będziemy w miejscach, w których jeszcze nie byliśmy z kamerą.
Będziemy w miejscach, w których byłem tylko raz w życiu. Będziemy znowu w Pradze, będziemy znowu w Berlinie, ale przede wszystkim czekam jednocześnie najbardziej i najmniej na Sorrento. Sycylia. O Boże. Jak znacie z YouTube'a takie filmiki, gdzie gościu w górach nad Morzem Śródziemnym, to nie jeden, parę z takich filmików, autobusem na milimetry jeździ między skałami, samochodami, tunele, trąbienie jak w Indiach, żeby ktoś tam wiedział, że ktoś jedzie, to tam właśnie jadę. Dramat. Nie cieszę się, z drugiej strony cieszę się, że wy się ucieszycie, bo może coś fajnego nagramy. Parę ciekawych miejsc, takich jak San Sebastian, jak Saragosa, czyli fajne dwa miejsca w Hiszpanii. No, dużo ciekawostek nas czeka. Dużo ciekawostek nas czeka, no filmów z Berlina, z Pragi, też dawno nie było. Pierwszy raz, no drugi raz byłem w Salzburgu przejazdem, nie spałem tam nigdy. Jadę też do Salzburga. Będziemy w Bordeaux też nocować i w Bordeaux coś tam, no w sumie nie wiem, czy w Bordeaux będę kręcić, ale coś tam nowego będzie, coś się nowego pojawi, bo teraz robiłem drugi raz tą samą wycieczkę. Strasznie ubogo, jeżeli chodzi o ilość materiałów z tej konkretnej wycieczki VDL-ką. No bo to jest dokładnie to samo, wiele rzeczy jest powtarzalnych, a rzeczy, które są niepowtarzalne, zostały nakręcone. Więc właśnie sobie przypomniałem, że nie jestem pewien, czy sprawdziłem kamerę, czy nie jest za nisko, za wysoko, no już teraz to za późno. No i zapomniałem sobie coś mokrego wyjąć z lodówki, a to jest źle. Jedziemy do Hagi, miniemy Hagę z prawej strony, Rotterdam z lewej strony i na piękne okoliczne plaże się wybierzemy. Wczoraj już zacząłem się szykować do tego ostatniego, do właściwie końca wycieczki. Wczoraj przyjechałem do hotelu około 18.30, było fajnie, przyjemnie, tak jak teraz, nie za gorąco. Więc posprzątałem już cały autobus w środku. Oczywiście dzisiaj mi troszkę tam znowu na pewno coś nanieśli, chociaż tylko 15 osób jechało do centrum, no ale wieczorem cała grupa jedzie na kolację i potem jutro cała, no nie cała grupa, ale pół grupy, ponad pół jedzie ze mną. Większa część do Londynu, parę osób zostaje na lotnisku w Amsterdamie, bo to jest nasz kolejny przystanek jutro. Od razu sobie umyjemy autobus na bazie, na myjce. Przez to, że w Niderlandach na większości autostrad jest ograniczenie do 100 na godzinę, uwielbiam to. Zobaczył, że go autobus wyprzedza, to musi przyspieszyć, nie? Teraz będziemy tak samo jechać. To jest debilizm, niezależnie od kraju. A jest przepis, który mówi o przyspieszaniu, kiedy jest się wyprzedzanym. No. Co mówiłem? I się zgubiłem, co mówiłem. I ponieważ jest ograniczenie do 100 na godzinę,
to tak wszyscy jadą mniej więcej te 100 na godzinę. Gorzej jak wszyscy jadą 97. To mnie to strzela wtedy, nie? Jak ja nie mogę jechać moje 100, gdzie każdy kilometr na godzinę jest cenny. No i muszę jechać tak jak oni. Albo próbuję wyprzedzać, a on nagle przyspiesza. Nagle on się kapnął, że jednak nie jechał 100, więc pojedzie 100. No ale jedziemy przed siebie. Wyjechaliśmy z Amsterdamu. Strzała do przodu. No i dojechaliśmy do Rotterdamu w ten sposób. Jeden z największych, o ile nie największy, port przeładunkowy w Europie. W sumie nic tu ciekawego. Mosty, tunele, woda tu, woda tam. I te magazyny tak strasznie w Rotterdamie dookoła centrum, bo centrum jest super. Bardzo ładny jest Rotterdam, bardzo fajny. Ale dookoła to wszystko wygląda tak samo. Wygląda jakby tu były same rafinerie, stocznie i zakłady produkcyjne, magazynowe, przeładunkowe. Maasvlakte, my tu w prawo odbijamy. Oj, pan tu śmieci gubi, proszę pana. No i te nabrzeża właśnie, porty, havens, jak to przetłumaczyć ładnie. Pana brzeże, nabrzeże numer. My tu na Europort się kierujemy już niedaleko, pół godzinki, 30 km. Zaraz już będziemy na trochę mniej ruchliwych autostradach. Śmiesznie tutaj łącznik z lewej strony się łączy. Dobra, i tryb autobusowy. Dwanaście kilometrów przed siebie. O, tu zobaczcie, ilość tych ciężarówek w okolicy Rotterdamu. Ogrom. Kontenery.
Swoją drogą te tunele, które tu są pod różnymi rzekami, kanałami, morzami, są dosyć niskie. Bo nie ma 5-10 metrów. To jest jakieś 4 metry z haczykiem, 4-2. I dziękuję. Strasznie post-apo klimaty dookoła i chyba padać będzie. One hour later. Przez te tory kolejowe strasznie ciasny wjazd, albo bardziej zjazd. Straszny rzeźnik. Na poprzednim rondzie tak pięknie w tej kamulce wjechał naczepą.
ale wieje. Zasadniczo jesteśmy. I pytanie, czy jechać po znakach, bo wszystkie znaki na niebie i ziemi wskazują, że most, który był ostatnio tutaj uszkodzony, jest otwarty. Wcześniej trzeba było troszkę jechać naokoło. No niby jest Stellendam Industrial Estate w prawo. Otwarty. No i dobrze. Tu jest najlepsza rybka na świecie, jaką jadłem, smażona. I mam nadzieję, że dzisiaj znowu przejadę sobie rybkę zjeść tu, tam od drugiej strony. I już widzę Kontiki. Prawie. Czuję zapach nowych autobusów. A może nam w ogóle zabiorą tam VDL-kę tą i dadzą nam coś innego. Bo za dużo jest do zrobienia, na przykład pierdół. Ilość pierdół się skulumowała. Dlatego na wszelki wypadek też powiedziałem pilotowi Travelersom w dniu wczorajszym: zabierzcie wszystkie swoje rzeczy, bo może być tak, że dostaniemy inny autobus. Ładne są te VDL-ki miejskie i podmiejskie. Z wyglądu, z buźki są ładne. Zielone, proszę. Chop, chop. A to wszystko, zobaczcie, jest zamknięte, żeby rowerzyści mogli tędy przejechać. To wszystko tu dla nich, bo kładka jest zamknięta piesza. No i zaczyna deszcz padać. Mam deszczówkę, mam na wierzchu. No i na wprost naszym pięknym oczom akurat zaczęło padać. 11.01. Dostałem ostrzeżenie pogodowe, że intensywny deszcz. Proszę, 11.02 jest. Co tu ładnego stoi? Co to jest? Co to za ładny zabytek klasy 0? Także koniec filmu. Bo dojechaliśmy.
No i autobus już po serwisie. Drzwi naprawione. Woda uzupełniona, kibelek spuszczony, pięknie. Teraz pojedziemy go tylko jeszcze umyć i pojedziemy zatankować AdBlue. I to będzie wszystko. Byłem zjeść rybkę z Piotrkiem. Jak te drzwi? Świetnie. Co to za cudo jest? To jest autobus chyba jakiś miejski. No on nie jest miejski, ma półki, to jest podmiejski, międzymiastowy. Nie wiem czemu mi się kojarzy z trolejbusem. Den Osten en Sonnen. Ciekawy sprzęt. Stopień. Nówki opony. Śmieszne miejsce na wlew. No proszę bardzo, jaki autobus muzealny. Tymczasem lejemy AdBlue. We'll be right back.
dobrze, słuchajcie. Autobus umyty. Wracamy do Amsterdamu. Wszystko zrobione, jak trzeba. Teraz tylko niech zacznie padać, no bo wiadomo, autobus umyty, tak? Więc musi zacząć padać. Jedziemy jeszcze tylko zatankować. Piotrek później przyjechał, więc swoje 3 godziny jeszcze tutaj musi dokończyć. Paliwa prawie pełny bak, po 300 litrów zalałem. AdBlue pełny bak, wody pełny zbiornik, toaleta pusta. Autobus umyty, w środku posprzątany. Niestety jeszcze nie mogę go odstawić na parking, więc jeszcze raz go będę musiał umyć i jeszcze raz posprzątać, bo jeszcze dzisiaj wieczór i jutro dzień jeździmy. No, ale takie są uroki tej pracy, żeby nie padało, żeby nie padało. Ale jak miło, przynajmniej nic się już na desce nie świeci. Bo jak wieje jeszcze. 16.12 planowo przyjazd, 16.30 powinniśmy ich odebrać, więc wszystko zgodnie z planem. No. I to by było na tyle z czystego i umytego autokaru. No, a na moście to już w ogóle widzę huragan. Ściana deszczu.